Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj będzie króciutki poradniczek na temat tego, jak przedłużyć życie waszego twardego dysku w komputerze. Oczywiście mówimy tu o dyskach, nazwijmy to starego typu, czyli dyskach talerzowych, tych, które mają jeszcze ruchome flaszki w środku. Życie ma przede wszystkim, żeby też wydajniej to wszystko działało. Co do dysków talerzowych, to ja myślę, że one jeszcze długo będą. Kwestia też ceny. Być może relacji ceny do pojemności. Dokładnie. Jeżeli chcesz mieć na przykład, nie wiem, 10 terabajtów danych, to na SSD-kach będzie drogo. Będzie drogo i będzie nawet problem, bo SSD-ki takie normalne to mają gdzieś tak na terabajcie się kończą, nie? Dwójeczki max. Dwójeczki, tak. To już cena jest... No to włożenie pięciu dysków, to już ci powiem, że no nie każda płyta obsłuży ci pięć dysków. Nie do każdej obudowy będziesz mógł to włożyć. No i poza tym to nie jest tak, że jeżeli masz pięć dysków po 2 terabajty, to zmieścisz na tym to samo, co na jednym 10-terowym, bo wyobraźmy sobie, że mamy pliczek 3 terabajty i co? No i kicha. I kicha. Co prawda przypadek ekstremalny, ale jednak. Dlatego no, talerzaki pozostaną z nami jeszcze długo, długo. Wiesz, ja mam znajomego historyka, który po prostu ma taką zasadę, że jak coś wygrzebie w sieci, to sobie od razu to zachowuje, bo wie, że mu to może zniknąć. Może zniknąć. I on ma właśnie chyba z 7 dysków w komputerze. I to takich właśnie, no fakt, że jakby zrobił sobie reorganizację, to by się zmieścił pewnie na 2 takich 10-terowych. Po prostu kupuje następne. I to jest w sumie dobra praktyka, bo no, robiliśmy filmik o tym, że w internecie jednak lubieją sobie rzeczy. Tak, jak Chuck Norris, tak, co zgracał internet na dyskietkach. Tak. No dobra, ale właśnie, powiedziałeś tutaj fajne słowo reorganizacja. No i właśnie, co zrobić, żeby ten dysk na przykład nawet troszeczkę przyspieszył i żeby po prostu utrzymać na nim porządek, a i sam dysk też w lepszej kondycji, w lepszym zdrowiu. Właśnie, trzeba tam zreorganizować dane, bo dysk jak sobie pracuje, to nazwałbym to, że robi to w sposób lekko chaotyczny. No nie jest to zapis tak jak na przykład na płycie długogrającej na winylu, gdzie masz piosenkę, przerwę, piosenkę, przerwę, piosenkę i tak dalej. Tylko no, na dysku te dane są porozpieprzane po całej jego powierzchni. Są porozpieprzane, bo dysk dzieli się na sektory. Konkretnie na klastry, ale to tam już mniejsza o to. No, które mają tam powiedzmy po kilka kilobajtów wielkości. I on zapisując plik po prostu stara się upychać w powolnych klastrach po prostu. Rzadko kiedy są takie systemy plików, które starają się tak robić, ale nie każdy i też nie co do zasady, że po prostu szuka takiego wolnego miejsca, żeby cały plik się zmieścił. Po prostu go upycha po kawałkach, po wolnych miejscach. Skutek jest taki, że jak macie pecha, to szczególnie się trafia po tym, jak dysk jest już mocno zapełniony i faktycznie system musi szukać tych wolnych miejsc. Że jeden plik w sumie jakiś taki nie za duży, to może być rozwalony naprawdę po całym dysku. Może być na początku dysku, trochę w środku tego, trochę na końcu. I wtedy po prostu wydłuża wam się jakby czas, powiedzmy, otrzymania tego pliku. Bo tak, bo w SSD-ku to nie ma problemu. Musi to pomielić i poszukać te wszystkie kawałeczki, złożyć w całość. W SSD-ku nie ma problemu, co jest zresztą największą zaletą SSD-ków, że tam nie ma czegoś takiego jak czas dostępu. Nie ma mechanizmu. Natomiast w dysku mechanicznym, no to ten talerz musi się obrócić w odpowiednie miejsce, ta głowica musi się znaleźć w odpowiednim miejscu. W momencie, kiedy ten dysk jest porozpierdzielany tak naprawdę po całej powierzchni, ten plik znaczy się, po całej powierzchni, to nawet odczytanie niedużego pliku potrafi wywołać takie dosyć głośne mielenie dysku. Przede wszystkim dobrze jest nie zapełniać dysku powyżej tych 80-90%, bo on wtedy gwałtownie zaczyna... Rośnie mu bałagan wtedy na tym dysku, a po drugie jest taka opcja, jak większość systemów coś takiego ma, jak defragmentowanie dysku. Czyli jest taki program, który po prostu stara się zrobić porządek na tym dysku, czyli poukładać to po prostu w logiczną całość. Od razu dodajmy, że to jest mocno zależne od systemu plików. Mhm. Na przykład system FAT, który jeszcze jest gdzieniegdzie stosowany, chociaż w zasadzie w tej chwili już tylko na pendrive'ach i tego typu nośnikach, ale kiedyś był też stosowany na twardych dyskach, on był cholernie podatny na fragmentację. Tam po prostu jak się nie fragmentowało dysku co, nie wiem, co 2-3 miesiące, to, no, to było kiepsko. I mądrzejsze systemy plików, takie jak na przykład Linuxowe XT czy właśnie Windowsowe NTFS, one już są troszeczkę mądrzejsze, one starają się
nie pchać jakby w pierwsze wolne miejsce, tylko jakoś tak troszeczkę optymalnego wykorzystania. Troszeczkę tak. Mądrzej. Niemniej jednak fragmentacja następuje, tak? Ty sobie poszukajcie w waszym systemie. No, domyślnie oczywiście mówimy o Windows, bo większość używa akurat tego systemu. Zróbcie co jakiś czas, a możecie być zaskoczeni tym, że wasz komputer jakoś tak dziwnie przyspieszy. No, szczególnie jeżeli ktoś na przykład nigdy nie robił defragmentacji od nowości, to się może okazać, że ten dysk nagle dostał drugiego życia i jakiś taki cichszy się zrobił, nie? Tak, szczególnie właśnie dotyczy to komputerów, które są już powiedzmy trochę wysłużone, tak? I właśnie nigdy takich czynności konserwacyjnych im nie robiliście, no to zacznijcie je robić. Nie trzeba tego robić co tydzień, ale tak jak Konrad powiedział, raz na 3 miesiące to no. dobry timing jest. No, to w wypadku większego dysku albo takiego bardziej zarypanego to potrafi trochę potrwać, więc to można sobie na noc zostawić, albo jak wychodzicie gdzieś do pracy, do szkoły czy coś takiego. No dobra, ale to było jakby takie kwestie wydajnościowe, natomiast zaczęliśmy od tego, jak przedłużyć życie takiego dysku. No to przede wszystkim pamiętajcie, że dysk talerzowy to jest urządzenie mechaniczne. Bardzo i to dosyć precyzyjne. Ja bym to porównał do zegarka, mniej więcej. No nawet chyba bardziej. Nie no, bardziej, no, ale takie najbliższy analog, no. Więc po prostu zastanówcie się, czego byście nie robili z zegarkiem i nie róbcie tego z twardym dyskiem. Czyli na przykład nie rzucajcie nim o podłogę, nie? Nie stukajcie, nie ten. To też może w tej chwili to jest mniejszy problem, ale kiedyś swego czasu to często dyski się po prostu wymontowywało i nosiło, bo to był prosty sposób na przeniesienie jakiejś dużej ilości danych. No i często taki dysk po powrocie już się okazywało, że nie bardzo, ale no właśnie uważajcie na to, żeby komputer wam nie robił niekontrolowanych operacji typu przewrócenie się na bok. Dokładnie, czy coś takiego, szczególnie na pracującym dysku. No tak, bo to kręci się parę tysięcy obrotów ten dysk w środku. Tak, no parę tysięcy. No ile? 5400, 7200 się kręci? 7200 w tej chwili. Tak. Więc no łatwo i szybko się kręci, tak? A przede wszystkim odległość między głowicą a talerzem to jest naprawdę jakieś tam mikrometry. Głowiczka się unosi na poduszce takiej powietrznej tuż nad dyskiem. Ty kiedyś widziałem taki rysuneczek, gdzie była głowica nad dyskiem i włos, to ten włos się nie mieścił w skali po prostu. No unikamy wstrząsów, szczególnie właśnie kiedy komputer pracuje, a jeżeli używacie dysku przenośnego, no to raczej starajcie się nim nie rzucać. Laptopem też nie rzucajcie. Nawet jeżeli macie dysk SSD, no to też laptopem nie należy rzucać, nawet takim do rzucania. Niemniej no, o uszkodzenie takiego mechanicznego dysku jest łatwo. Wiadomo, temperatury skrajne, żadna elektronika nie znosi skrajnych temperatur. Tak, w wypadku dysku magnetycznego jeszcze dochodzi do jednej śmiesznej rzeczy. No. Pod wpływem temperatury następuje demagnetyzacja. Możecie sobie zrobić taki eksperyment, namagnesować sobie śrubokręt czy coś, a potem go fez rozgrzać i on się po prostu rozmagnesuje. Tak po prostu jest. Więc to jest kolejny powód, żeby z tą temperaturą jakby nie przesadzać. Chociaż myślę, że prędzej elektronika by wysiadła, ale... No ale powiedzmy, że dyskowi też to nie pomaga, no szczególnie... No i jak jesteśmy przy magnetyce, no to właśnie no, silne pola magnetyczne to nie jest zdrowa rzecz dla nośnika magnetycznego. Powiedzmy sobie, że to może nie jest w tej chwili taki wielki w wypadku dysku przypadek, ale... W skrajnym tak, na przykład koło wielkiej kolumny głośnikowej to tak może niekoniecznie to jest dobre miejsce. Szczególnie na dłużej, no bo jeszcze powiedzmy jak na chwilę położycie. Nie, no to oczywiście, zgadza się. Wiadomo, obudowa komputera często jest metalowa, więc ona też trochę ekranuje. Dysk ma obudowę metalową, również jest to ekran. No, niemniej jak na przykład na stałe bym miał komputer spoczywać na subwooferze, to no, nie jest dobry pomysł. Zastanówcie się, czego byście nie chcieli robić z zegarkiem. Tak, i po prostu tego nie róbcie z dyskiem. Tego nie róbcie z dyskiem. No i zadbajcie o konserwację. Zresztą to się tyczy w zasadzie wszystkich urządzeń, bo nawet jak macie SSDK, nawet w waszym smartfonie jest aplikacja do konserwacji systemu, która właśnie, usunie śmieci i jednocześnie ułoży te pliki z głową, chociaż tak jak Konrad wam wytłumaczył, w smartfonie to nie jest kluczowe, bo tam już jest pamięć flash, nie mechaniczna. Natomiast pamięci mechanicznej, no jednak jest to dosyć istotne, bo chodzi o czas dostępu. Jedna bardzo, bardzo ważna rzecz tak naprawdę. W zasadzie już w tej chwili od dawna wszystkie dyski mają wbudowane coś takiego, co się nazywa smart. To jest taki system sprawdzania, jak bardzo dysk jest zdrowy.
I są narzędzia, które potrafią to z dysku odczytać. Oczywiście, oczywiście, jak to w wypadku Microsoftu, te narzędzia nie są w systemie, trzeba sobie je doinstalować. Ale one są, warto sobie poszukać, sobie ściągnąć i co jakiś czas zerknąć na ten dysk. I są takie mądrzejsze jeszcze programy, które potrafią zinterpretować te wyniki. Znaczy tam jak coś jest niefajnego, to ono to od razu na czerwono powie, że dysk zaświeci się kończy i tak dalej. Ale generalnie, jeżeli byście się bawili takim smartem bez opisu, to zwracajcie uwagę na coś takiego jak reallocation i pending. Reallocation sektor i pending sektor. Jeżeli takie wartości są niezerowe na waszym dysku, to radziłbym mocno rozglądać się za nowym dyskiem i robić backup. Tak. Nowoczesne dyski, znaczy nowoczesne, czyli tak od kilkunastu lat tak naprawdę, mają coś takiego jak sektory zapasowe. I w momencie, kiedy dysk stwierdza, że z jakimś sektorem jest problem z odczytem, to przenosi dane na ten sektor zapasowy i to są właśnie te realokacje. Oczywiście najlepiej, jeżeli jest ich zero. Jeżeli będziecie mieli jedną realokację i ich nie przybywa, to jeszcze nie jest powód do paniki. O, się po prostu coś zdarzyło. Ale wtedy warto to monitorować jakoś. Ja w strategicznych dyskach, jeżeli się pojawia chociaż jedna realokacja albo chociaż jeden pending, to po prostu dysk wymieniam. Warto sobie smarta zainstalować, doinstalować i co jakiś czas zaglądać. To nawet bym powiedział, że jest ważniejsze od tej defragmentacji. Ja powiem tak, od kiedy zacząłem używać smarta, to nie straciłem w zasadzie ani razu danych w ten sposób, że mi się dysk po prostu rozleciał. I to mówię tutaj o kilkudziesięciu dyskach w różnych maszynach. Raz straciłem dane, ale to było przepięcie, także... No to jakby, no nie ma się wpływu. Na to tak. Także wiecie, co robić i co. Życzymy wam, żebyście nie tracili danych. I smart działa też w wypadku dysków SSD, to od razu to, żeby nie było tak, tylko, że... No, SSD już kiedyś gadaliśmy. Tak, tam, tak, tak. I tam wyjaśniałeś, że one też nie są wieczne wbrew pozorom. Nie, SSD-ki jest prościej zajeździć od magnetycznego. Także odsyłamy was do tamtego filmu, bo już o tym rozmawialiśmy, a tu, no cóż, wiecie, co robić, żeby dysk talerzowy pożył trochę dłużej i działał trochę szybciej. Tak, no i w jaki sposób się dowiedzieć, że wasz dysk, czy to talerzowy, czy SSD-kowy, siada. Także nie traćcie danych i tego wam życzymy. I róbcie backupy. To też, tak. O tym też już kiedyś opowiadaliśmy. Jeszcze a propos siadania, jedna taka rzecz. Jeżeli komputer wam nagle zaczął chodzić wolniej, a dysk zaczął chodzić głośniej, to jest to bardzo poważna przesłanka, że właśnie się kończy. I wtedy dobrze jest tego smarta odpalić i zobaczyć, czy tam relokacje nie lecą. Tak. Bo to działa w ten sposób, że po prostu jeżeli dysk zaczyna mieć problemy z odczytem, to on te sektory zaczyna po prostu realokować. Czyli przenosi sobie dane tak, żeby one jeszcze jakoś tam długo pożyły, próbuje odczytywać po kilka razy taki uszkodzony sektor i on jeszcze działa. On jeszcze te dane odczytuje, tylko że on po prostu jeden odczyt wykonuje na przykład dwa, trzy razy dłużej. Bo szuka tego i próbuje odczytywać dwa razy to samo. Także jeżeli nagle z niewyjaśnionych przyczyn komputer wam zwolnił i zaczął rzęzić dyskiem, to jest bardzo poważne. Tak, to jest pierwszy jakby przyczynek do sprawdzenia, co tam się dzieje. A drugi to, że macie wirusa. No to też. Bo jeżeli dysk nagle zaczyna wykonywać niekontrolowaną operację sam z siebie, to znaczy, że komputer żyje własnym życiem, tak? Ale to o tym to może na inny materiał. Ale to jest temat na inny film. To co? Do zobaczonka. Cześć.